Moi drodzy, zdaję sobie w pełni sprawę z tego, że studiowanie prawa wiąże się z pewną frustracją. Uczycie się o, o prawie, które, które jest sprzeczne z samym sobą, podobnie jak sama konstytucja jest sprzeczna z konstytucją, uczycie się o sędziach, którzy sędziów tylko udają. To wszystko prawda. To może zniechęcać, ale musimy wierzyć wszyscy musimy wierzyć, że nic nie jest wieczne. Czasy się zmienią. Polska wróci na właściwą ścieżkę rozwoju i ponownie stanie się państwem prawa. Po drugie. Świat nie kończy się na Polsce. Jest wiele innych fajnych miejsc, w których warto swoją karierę rozwijać i kontynuować. Międzynarodowe sądy was potrzebują, potrzebują was międzynarodowe trybunały. Jest wiele innych organizacji międzynarodowych. Polscy prawnicy naprawdę ciągle są cenieni i są po prostu w tym międzynarodowym świecie bardzo potrzebni. Muszę Wam powiedzieć z mojego własnego doświadczenia, że ta ścieżka kariery ma sens i da się na niej coś naprawdę osiągnąć. Uczcie się języków. Uczy się pilnie języków obcych. Szukajcie możliwości odbycia staży, czy innych w innych formach starajcie się budować swój wizerunek i swój network. I w końcu po trzecie, tak troszkę z przymrużeniem oka, to powiem Wam, że najgorsze macie już ze sobą. Wiem, że czeka Was jeszcze egzamin sprawa karnego. No, musicie jakoś to przejść. Tak naprawdę, profesor Wrubel nie jest taki straszny, jakiego może wyglądać. Ale od następnego roku będzie już fajnie, będzie ciekawiej. Ja wiem, procedura karna na przykład jest być może trudniejsza i pewnie. Schody ciągle jeszcze jakieś tam macie do pokonania, ale jest znacznie ciekawsza. Oczywiście macie jeszcze parę innych schodów do pokonania, ale koniec jest na pewno bliższy niż początek. Trzymam za was, kciuki. Trzymajcie się.